Moje dzisiejsze kazanie zatytułowałem Drużyna Chrystusa i właśnie o drużynie, właśnie o Kościele dzisiaj będę chciał mówić. Dlatego proszę, żebyśmy nastawili nasze uszy na słuchanie, czy tutaj, jak jesteśmy zgromadzeni w kaplicy naszej, czy też wszystkie osoby, które słuchają nas teraz przed komputerem. Zapraszam do słuchania. To, czego chcę zacząć, to pewnie część z nas kojarzy taką książkę i taki film, który nazywa się Władca Pierścieni. Nie wiem, czy wiecie, ale fabuła, ci, co oglądali albo czytali, to wiedzą, że fabuła toczy się wokół takiego małego pierścienia, który według wielu osób symbolizuje grzech, ciężar, jakiś trud, coś negatywnego. I ten pierścień, jeśli wpadłby w niepowołane ręce, zagrażałby istnieniu całego świata. Jedynym sposobem na zniszczenie tego pierścienia jest przewędrowanie pół świata i wrzucenie go do miejsca, gdzie zostanie zniszczony. I tego wyzwania podejmuje się na początku jedna osoba. Jest to niziołek, takie małe stworzenie, które ma około 1,20 m. I mówi, ja zaniosę ten pierścień. I wiecie, to jest ciekawe, bo myślę sobie, że gdyby ten niziołek szedł tam sam, widząc, ile było niebezpieczeństw po drodze, to nigdy by nie dotarł. Ale bardzo szybko dołączyła do niego cała gromada. Ludzie, elfy, oczywiście krasnoludy. Tak? I każdy w tej drużynie był inny. Każdy w tej drużynie miał inne zadanie. Miał inne znaczenie. Byli tacy, którzy walczyli siłowo w tej pierwszej linii, a byli tacy, którzy więcej myśleli i kombinowali, niż, powiedzmy, brali udział w bezpośrednich starciach. Każdy był potrzebny. Każdy był ważny. I gdyby zabrakło choć jednej osoby, to wyprawa nigdy nie doszłaby do skutku. I wiecie, moje kazanie nazywałem Drużyna Chrystusa, ponieważ o takiej drużynie w pewnym sensie mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. Możemy sobie otworzyć pierwszy list do Koryntian. Nie wiem, czy to będzie wyświetlone. 12 rozdział i wersety od 12 do 27. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, wersety od 12 do 27. Albowiem, jak ciało jest jedno i członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni i w jedno ciało. Czy to Żyd, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeżeli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do tego ciała? A jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłby nos? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. Te członki, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wszystkich wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakowe staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Wiecie, to jest bardzo ciekawy fragment. Ponieważ apostoł Paweł nie napisał go od tak sobie. On nie usiadł sobie pewnego dnia przy stoliku i mówi, ja napiszę do Koryntu, żeby wiedzieli, że mają być jedno. Nie. W Koryncie był pewien problem. Problem, który polegał na tym, że każdy co chciał zrobić.
pełnić ważną funkcję w Kościele. W tamtym czasie było coś takiego, że jedna z ważniejszych funkcji to była funkcja proroka, nauczyciela i powiedzmy biskupa, pastora, tak, starszego. Problem polegał w Koryncie na tym, że każdy z członków tego kościoła pchał się na to stanowisko. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że stało się to problemem do tego stopnia ważnym i znanym Pawłowi, że musiał napisać o tym list. Wiecie, to było coś niesłychanego. Korynt był bardzo ciekawym miastem, ponieważ było to miasto portowe i właściwie port był z prawego i z lewego brzegu. Z dwóch stron statki ze względu na fajną zatokę mogły tam dopływać z każdej strony i zimować. Jeśli tam zimowały, co to oznaczało? Że to było świetne miejsce do prowadzenia handlu. Więc było tam dużo kupców, dużo ludzi bogatych, dużo straganów i prawdopodobnie w dużej mierze właśnie ludzie wykształceni, umiejący przynajmniej liczyć, a to już tam tych zasięgów było dużo, stanowili znaczną część tego kościoła. Co to oznacza? To oznacza, że pewne swoje zachowania ze straganu, ze rynku, z bazaru przerzucali na społeczność. Czyli kto myśleli, że głośniej będzie dar, mówiąc brzydko japę, ten będzie coś znaczył w kościele. Kto ma szersze łokcie, żeby się przebywać i tych słabszych zostawić z tyłu, to będzie coś znaczył. Takie było myślenie. Natomiast, jak mówi Paweł, to nie jest prawda. Panu Bogu chodzi o coś innego w Kościele. Tu nie chodzi o to, żeby być super indywidualnie uzdolnionym człowiekiem. Kościół to nie jest miejsce dla jednego supermana, Robina i tam jeszcze kogoś. Kościół to jest drużyna. Kościół to jest miejsce, gdzie nie jeden człowiek jest ważny, ale wszyscy. Nie ma ludzi nieważnych w Kościele. Kościół to jest drużyna. To jest zespół. A tego nie było w Koryncie. Można powiedzieć, że ten Kościół nazywać można było nie Kościołem, ale gromadą ludzi, którzy kłócili się jak w Sejmie albo na straganie. Skąd większość prawdopodobnie pochodziła, jak wspomniałem. Każdy zabiegał, żeby być lepszym od poprzednika. Wszyscy chcieli osiągnąć coś, przez co zostaną zauważeni. To mogło doprowadzić tylko i wyłącznie do tragedii, co też się stało, bo jak patrzymy na historię, później o zborze w Koryncie już za wiele nie słyszymy. Myślę, że zasada, kiedy cierpi jeden członek ciała, to drugi się smuci, a jeśli ktoś się raduje, to ktoś inny z nim się raduje. No ta zasada gdzieś tam została zupełnie zapomniana i raczej wyglądało to tak, że jeśli ktoś przeżywał kryzys, to drugi się cieszył, bo został rywal wyeliminowany, a jeśli ktoś się cieszył, to ten drugi był smutny, bo teraz gość będzie wyżej ode mnie w hierarchii. Jednak Panu Bogu o to nie chodzi. On nie bez przyczyny poprzez słowa apostoła Pawła podaje informacje o członkach Kościoła. Jest ich wiele, są różne, ale każdy z nich jest ważny. Wiecie, przypomina mi się historia z mojego życia. Kilka razy ją opowiadałem. Grałem kiedyś w drużynie piłkarskiej. I wiecie, problem był taki, że mieliśmy same gwiazdy w drużynie. Każdy się chwalił, ile to osób nie okiwa, ile bramek nie strzeli. Wiecie, każdy chciał być najlepszy. Ja to każdy na boisku grał sam. Co to oznaczało? Że byliśmy systematyczni w naszych wynikach. Wszystko od początku do końca przegrywaliśmy. Systematycznie. A jak przychodziły jakieś większe wyjazdy, jakieś ważniejsze mecze, to połowy drużyny nie było. I pamiętam jedną historię, kiedy byliśmy na ostatnim miejscu, a do nas przyjechała drużyna z pierwszego miejsca. Nie wiem, jak to się stało, ale 8 osób z podstawowego składu nagle pojechało na pogrzeb dziadka. Tego samego. Więc nie wiem, czy to był ten sam dziadek. Czy każdemu umarł w tym czasie dziadek? Jeden to był już tak sprytny, że naliczyliśmy, że mu 12 tych dziadków umarło, bo co ważniejszy, mecz to go nie było. I zawsze było to samo tłumaczenie. Ale powiem wam, to był mecz, gdzie przyszło nas 7 osób. To jest minimalna cyfra, żeby mógł się mecz odbyć. Przeciwników było 12. U nas było
4 zawodników z podstawowego składu, 3 rezerwowych. U nich było 11, którzy grają systematycznie. Wiecie, wyszliśmy na boisko i to był pierwszy mecz w mojej historii, kiedy graliśmy jako drużyna. Kiedy asekurowaliśmy się, wspieraliśmy. Był jeden z moich najlepszych meczów. Pamiętam, obroniłem wtedy karnego. Do przerwy był 1-1. I kiedy zabrzmiał ostatni gwizdek, przegraliśmy, to prawda, 2-1. Ale powiem wam, w tej przegranej wychodziliśmy jak zwycięzcy. Był to pierwszy mecz, kiedy opuszczałem boisko z podniesioną głową. Ponieważ pierwszy raz byliśmy drużyną. W 7 osób stawiliśmy czoła drużynie z pierwszego miejsca 11-osobowej. To był dla nas ogromny sukces. Pamiętam minę trenera drużyny przeciwnej. Był tak zły, że kazał wszystkim swoim zawodnikom zdjąć buty i po takim tartanie, który jest dookoła boiska, zrobić 50 kółek na boso. Za karę, że wygrali tylko 2-1 i to ledwo. Dlatego mówię, schodziłem z podniesioną głową, ale dlaczego? Bo byliśmy drużyną. I wiecie, o tym samym mówi apostoł Paweł. Kościół jest jak drużyna. Jest jak ciało. Kiedy nie masz ręki, nie masz nogi, kiedy masz utrudnione poruszanie, niektóre osoby u nas to wiedzą, to jest już problem. To nie jest takie proste. Ja widzę, jak niektórzy się męczą, wchodząc choćby po schodach. To jest trudne. Kiedy jeden z członków twojego ciała zawiedzie na wali. Ale tak samo jest w kościele. Jesteś członkiem czegoś więcej niż tylko zbiornika ludzi. Ale tworzysz kościół. Kościół, który jest drużyną. I czasami może ci się wydawać, że są służby bardziej ważne i mniej ważne, ale to jest nieprawda. Bo jeśli zabraknie osoby, która pozamiata, posprząta, albo osoby, która przygotuje kawiarenkę, ciasto, to zabraknie bardzo ważnego elementu. Oka, nogi, głowy to może nie, ale jakiejś innej części ciała. Każda rzecz, każda osoba się liczy. Wiecie, podam wam taką inną historię. Była sobie kiedyś taka starsza pani w kościele. Kościele, który dobrze się rozwija. I ona przed nabożeństwem chodziła i modliła się o każde krzesło. O każde krzesło. Przed nabożeństwem. I któregoś razu zebrali się starsi liderzy w kościele i zaczęli z sobą rozmawiać. Mówili do siebie, co się jest kiepsko ostatnio. No, lider uwielbienia mówi, muzyka nie idzie. Coś się stało, nie wiem co, ale mi idzie granie. Pastor mówi, no mi ostatnio kompletnie nie idą kazania. Nie wiem co się dzieje. Inna osoba, która zajmuje się służbą, lider młodzieżowy, mówi, no też jakoś mniej osób na tym młodzieżowym. Co się stało? I zaczął tu szukać przyczyny. Co się dzieje, że nagle tak się sytuacja pogorszyła? Okazało się, że ta starsza pani, która modliła się o każde krzesło, o gitarę, o kazalnicę, o miejsce, gdzie odbywało się młodzieżowe, podeszła do Pana i postanowiła. Zabrakło jednej osoby, a zrobiło to ogromną różnicę. Jedna osoba, której nikt na co dzień w kościele nie dostrzegał. Nikt jej nie widział. Nikt nie powiedział jej dziękuję za to, co robisz. Ale kiedy jej zabrakło, było to widoczne. To jest drużyna. Nie ma osób nieważnych. Jeśli zabraknie jednej osoby, wtedy to widać. To chcę wam powiedzieć, to słowa uznania dla waszej ciężkiej pracy, jaką prowadzicie tutaj w kościele. Mówi się, to są oficjalne dane, że około 15% w kościele ludzi służy. Czyli jeśli jest kościół 100-osobowy, to służy 15 osób. Jeśli jest 30-osobowy, to te 15% to jest o wiele mniej. Natomiast to, co ja widzę, to, że w naszym kościele służy około 90-95%
I to jest coś niesamowitego. Dlatego mogę powiedzieć dziękuję. Dziękuję za to, że prowadzone są grupy domowe, grupy młodzieżowe, kluby dla dzieci, uwielbienie, grupy dla kobiet. Jest ewangelizacja, że jako Kościół w pełni się angażujecie. Dziękuję Bogu za to, że kiedy przychodzę na nabożeństwo, to jest posprzątane. Dziękuję Bogu za to, że jest ta kawa, ciasto, jest ten wspólny czas. Że ktoś mógł przykręcić półkę do projektora, czy zrobić cokolwiek innego. Dziękuję Bogu za to, bo to jest wasza służba. Każdy jest cenny. Nie ma osób nieważnych. Bóg nie powołał ludzi do siedzenia w kościele, ale do tego, żeby żyć dla Niego. To jest drużyna Chrystusa. Amen.